Jakbym miał się dzielić swoimi refleksjami, co jest ważne w edukacji dzieci, to myślę sobie, że uniknięcie błędu, który polega na przygotowaniu obywatela uniwersalnego. Uniwersalnego takiego, który potrafi elastycznie zmieniać pracę, dostosować się do dynamicznego świata, także globalnego niestety, chcąc, nie chcąc. W sensie ekonomicznym, w sensie biznesowym, w sensie jakichkolwiek przedsięwzięć takich, w którym płyną jakieś działania ekonomiczne, to jest świat globalny. Uniwersalizm może polegać, znaczy może oznaczać w gruncie rzeczy, przepraszam, byle jakość, znaczy w większości nie jesteśmy przystosowani, jakby predestynowani do tego, żeby być ludźmi renesansu, czy jakby znać się na wszystkim. Wydaje mi się, że ważne jest umiejętne wybranie jakiegoś obszaru, w którym dziecko czuje się lepiej, czuje się komfortowo i czy zwyczajnie dziecko to interesuje. Także pewna umiejętność zachowania się w świecie informacji, w świecie cyfryzacji. Jesteśmy otoczeni w sumie digitalizacją prasy, mediów, także naszych obszarów życia codziennego. Warto umieć się w tym poruszać, przynajmniej na poziomie podstawowym i warto, żeby dzieciaki miały też pojęcie od pierwszych lat i jakoś tam były zaprzyjaźniane z tym, bo po prostu później będzie im trudniej. Choć no naturalnie to chłoną, taka jest prawda, patrzę przynajmniej po swoich dzieciach. I myślę, że jeszcze trzecią rzeczą, już mniej jakby z perspektywy pewnych umiejętności, ale jakby takich jakby szczepionek raczej bym powiedział, to jest wspieranie i takie jednak bardzo mocne propagowanie pasji w dzieciach, pasji czasu wolnego, znaczy umiejętności spędzenia czasu wolnego nad swoją jakby jakimś konikiem, jakąś pasją, która pozwoli po prostu zaszczepić dzieciaki przed nadmiernym stresem, przed nieumiejętnym czy nadmiernym wykorzystywaniem swojego życia w pracy. Poświęcamy tej pracy bardzo dużo czasu i za dużo czasu. I pasja każdego człowieka jest jakimś takim zdrowym wentylem i pewną szczepionką na zatracenie się w robocie.